Jest tylko 720. No jakoś muszą mieć jeszcze stabilne 30 klatek, no to jest 70-20. Santa Monica. Monika, dziewczyna ratownika. Monika. To jest Monika. Grecki domyślny. Nie, nie chcę greckiego. Ja żartowałem. Ej, please. Nie, stop. To był joke. Ja nie chcę greckiego. Nie, please speak Polish. Please, please. Jak ja słyszałem, że w God of Warze polski dubbing jest dobry. Naprawdę bardzo dobry. I ten typu, który gra Kratosa, nie pamiętam już kto to jest, ale wczuł się w swoją rolę i odwalił kawał dobrej roboty. A przynajmniej jest znośny. Pięć godzin później. Dobrze, no kurde. Czyli nie mogę wybierać, dobra. Teraz spróbujmy się domyśleć. Wiesz, są opcje. Etapa, tu etapa. Nie, to są opcje. O, chyba. O, chyba znalazłem. Jest! Znalazłem języki. Haha. Tak, z takim... Chcę usłyszeć Kratosa po niemiecku. Chcę usłyszeć Kratosa po niemiecku. Jeden gracz, dodatki, aha, dobra. Jest japoński, właśnie, ale nie ma. No w sumie byłoby to ciekawe, mamy tak, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, polski, turecki, grecki, angielski. Chcę usłyszeć Kratosa po niemiecku. Tak. Czas w ogóle stary. Ale miło, że można języki wybierać. W dzisiejszych czasach rzadko która gra na to pozwala. Znaczy są takie, które pozwalają. No ale... jest ich coraz mniej. Z roku na rok. Szczególnie na takich platformach jak na przykład Origin. Kratos, der große General aus Sparta, war endlich besiegt. Im Wahnsinn nahe, gefoltert und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war, wie eine Fliege im Netz der Furien. Ich fuhr ihr. Niemals. Niemals wieder. A taki sobie ten niemiecki Kratos. Jak na GPS-a trójki wygląda naprawdę świetnie. Hallo, Kratos. Hallo. Das ist mir. Muszki. A ty kim jesteś? Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern? Aua! Aua! Andererseits wurden wir ja unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Keine Sorge, ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt. Für das, was du geraubt hast, schulde ich dir das hier. No wygląda zacnie. Nie ma tak rozcieczyć przyszłego boga wojny. Teraz zmienili sterowanie. Du hältst dich für so besonders, weil Ares dich erwählt hat. Aber du bist gar nichts. No trzeba. La. Dobra, normalnie jest. Tu jest pop. A gdzie boś? No kilka rzeczy jest takich samych, widzę. W szczególności dodali uniki. Jakiś raż. Dobra. Sterblicher! Walczę z muszkami. Bla bla bla. Otrzymasz dostęp do nowych ciosów wykonawczych za pomocą. To jest po prostu stary dobry God of War w takim razie. A pokażcie, no tak, to jest ulepszanie, widzę. Ostrze chaosu. Ares ist ein Narr, dich zurückzuwollen. Te głupie pajączki o muszki. Na tyle muszę walczyć z muszkami, jakimiś owocówkami. Ale fajnie, że dali dodge na... pod gałką. Jako jakichś bardzo w sensie przyjemnych dodge'ów brakowało mi w dwójce. Jakie skrzynie. Zepsuli skrzynię. Wiadomość od skryby Hekatonchires. Bla bla bla, dobra. Muszki atakują je. Dlaczego? A, chyba już wiem dlaczego. I wszystko jasne. No dobra, dobra, już zmieniam. Nie wiem jak. Już wiem jak. Goddammit, nie mogę. Sorry. Derzi. Będziemy grać z niemieckim dubbingiem do końca świata. Ale chcę usłyszeć, kurde, Kratosa po niemiecku. Ale tu jest, to jest ponad 30 klatek. Chyba. Lepiej po niemiecku. Niż po polsku. Trwa zapiszka, niech się zapisze. Ale właśnie słyszałem Femo, że akurat polski dubbing w God of Warze jest naprawdę świetny. Może nie świetny, ale jest dobry. Przynajmniej jest dobry. Dialogi. Bogowie mnie opuścili! Jesteśmy niewinni! Zamilcz! Jest spaczony! Wszyscy jesteśmy zatruci! Zobaczysz, jak traktujemy tu wiarołomców! Takich wiarołomców. Tylko żeby... Znowu muszki? Nie za dużo tych muszków? Zobaczymy, jak sobie poradzisz z Hekatonchirem. Czemu kamera? Jaka kamera? Już kamera dobrze jest, halo, halo. Ładnie wychwytuje, więc nie ma co się dzieje. Taka chyba. Jaki brzydki coś. A w grze. Nie no, normalnie jest. Takie było ustawienie kamery w tym momencie. O kurde. Wow. God damn it. Jeszcze kalkę medalię jest zawsze. Golowy jak. Znaczy no... Zazwyczaj, znaczy no zależnie od części w sumie. Akurat tu jest, widzę, że taka kamera dynamiczna. Zależnie od etapu, czy tam momentu jest zmiana. No w sumie każdy God of War... Ała. To jest jakiś pieniądz za $2, nigdy nie widziałem, że God of War był na platformówką. Nie, to jest pełnopiadna odsłona. To już taka kamera. W jedynce też była. To jest pełnopiadna, znaczy no może to nie jest kontynuacja, to jest pełnopiadna odsłona, która jest prequelem. To jest pełnoprawny i... To jest pełnoprawny prequel. No. Potem jak wyszedł God of War trójeczka, to no wydali to. Tam niby kiedyś zawsze była TPP. No była TPP i ciągle jest TPP. Nie pokonasz nas! Ale nie jest tak blisko jak w tym zapowiedzianym nowym God of Warze. Bo zmieniała się w różnych momentach. To jest prawda. Wyszedłem jedynkę, przyszedłem dwójkę, no i podobno było. To tutaj jest jeszcze bardziej dynamiczna. Jeszcze bardziej, wow. Jest jeszcze bardziej dynamiczna niż w jedynce i dwójce. Co to jest za to jest? Hekatonchires. Tym nie przypadkiem to nie jest to samo, co teraz bije. Jakieś spinaczki. Nie, w drugą stronę. Moje siostry są dla ciebie zbyt łaskawe. Biedaczek. Tego nie podniosę. Im więcej tych duszyczków, lepiej. O, i stare dobre wajchy. Okay. Łańcuch. Jak moje siostry! Ja jeszcze nie widziałem! Wybraniec! Uwolnij nas od jarzma furii! Jest przeklęty! Nie zbliżaj się! No, ładnie. W ogóle jakie... Ej, to jest duże! Wow! Czy to się tych posłowików pojawi, czy będzie mnie zgniatał teraz? Skąd ty wiedziałeś, że będzie tak przesuwał to? Hm? No i kolejni się w ogóle powiem. Ej, jak on... Skąd ich wysypuje? Najłatwiej to było ich właśnie powyrzucać. No bierzesz mu tą łapę. Chyba nie zdążyłem. Myślałem, że trzeba łapę ubić. W chwili dopiero zauważyłem, że tam zielone światełko. W dwójce to zielone światełko zatrzymywało czas. Idzie człowiek wziąć prysznic, pooganiać się, a tu już. Zmiana gry. Strażnica. Nie wiem, co robię. No i przyszła pora na zagadki logiczne, co? Jakie te fajne były w Bogu Wojny. Co się znalazło? Na co się mogło stać? To był przecież Demon's Souls. No bardzo skomplikowana zagadka logiczna, widzę. Jak ja mam tam wrócić, skoro brama jest zamknięta? O nie! A nie, cyklop. Chodź, on przyszedł. No właśnie nie, włos. O Jezu. A mogę się tak bronić przed twoimi ciosami? No. To tak nie działa. Wow, wow. I to są dobre animacje. No, a wracając, trzeba pociągnąć trochę. Ciekawe, co trzeba tu zrobić. W dwójce te zagadki były odrobinę trudniejsze. Mogę już coś... Mogę ulepszyć. Czemu tu coś lata? Takie coś. I ma ręce. To jest Kratos. I to ma imię. W sensie Kratos. I właśnie w tym momencie zginiesz. Jap. O! Kurde, ma gościu falta. Co się stanęło? Ta wyspa, w której jesteś. Oj, Demciu, Demciu. Ty to jednak jesteś taki drugi łelo. Tak za bardzo. Tu się nie pyta, tu się gra. Tak ktoś powiedział. Ała, ale mnie dziabnął. Ej, nie obrażaj pan. No nie, no znowu te muszki, ja takie tych muszek nie lubię. No myślę, że udało mi się uniknąć. Oj, znowu tymi muszkami pluje, chopie, umyj uszy. Ojej. Wow. No i zabił wielkiego rękocosia. Cokolwiek by to nie było. Ała. A Kratos oczywiście przeżył, jak to na BDS-a przydostała. Brzydkie coś. Zakażona ręka. A, czy ja walczyłem z jakąś dziwną ręką? To ma sens. To ma sens. Jest Bogiem, więc może go zabić tylko inny Bóg, chyba. No właśnie, Dęciu, to jest problem, bo to jest prequel. To jest prequel, taki prequel całej serii, czyli zanim on jeszcze został Bogiem. Bogiem został po zakończeniu pierwszej części. Tutaj był zwykłym generałem Spartiatą. Aha... Muszę jakoś wygodnie usiąść. Pierwszy, który złamał blat, dobra, nieważne. No, dowalony. I pierwszy... Cyklon Furii. Spartańska zemsta. Jeszcze. Pieski. A więc to tak. Aktywowałem windę. O nie, i będzie walka w windzie. Zawsze jest walka w windzie. No właśnie. Tam była skrzynka z doświadczeniem. A, trudno. Moja cierpliwość jest na wyczerpaniu. No dobra, no. Opa. O, fuck, ściga mnie to coś. Bo nie możesz... Domyślam się, że go to zgniecie. Aha. Straszne coś mnie ściga. Hekatonchires, Jezus, jakie to dziwne nazwy. English motherfucker, do you speak? Wow. Hej. Po środku jakiegoś żyjącego posągu... Czy to Kratos? To Kratos! O, bogowie nas hojnie nagrodzili. Chwała Erosowi. Zesłał nam prawdziwego bohatera. Dzieci, za słońce cię oczy. Chodź, bohaterze. Pokaż mi swą siłę. Nie, mnie. To chyba trzeba zrobić tak. Dzieci nie mogą tego oglądać. Dzieci tego nie mogą oglądać. One są niczym. Chodź ze mną i zaznaj rozkoszy, której nigdy nie zapomnisz. Patrzcie, ręka. Kratos. O! Plot twist. Jest mój! Ja się nim zajmę! Postawił trybia siebie. Już kiedyś tłumaczyłem, za co jest ban. Właśnie pamiętam, że tłumaczyłeś, tylko nie pamiętam za co. Nagość, która jest domyślnie w grach, jest dozwolona. O. Jeżeli jest do modyfikacji, która daje nagość, to nie jest dozwolona. A, faktycznie coś takiego było. No i tak nie zobaczycie. What is this image with the Britannic flag? In fact, I don't know. I found this on Reddit. It's some sort of real history and anime losowej. Battlefield 1. The picture with the two women with the guns and the flag with this. Yeah. I mean this one, right? So, like I said, this is crossover Battlefield, but anime. By the way, Postal 2 jest dozwolony na Twitchu już. O, to znaczy... O, Femu podosłał. Femu znalazł? To gdzieś jest? Nice, nie wiedziałem. Okay, thank you. It's a bit of a match. I know. That's why I chose it. To nie jest z Wallpaper Engine? Nie wiem, może jest na Wallpaper Engine FMO, ale to znalazłem na Reddicie. Jak? O, fuck. Wiesz, no jak nie oglądam na co dzień Reddita, to raz popatrzyłem tam w interesujących, powiedzmy, mnie kategoriach, czy jest w Redditach i voilà. Znalazłem fajny kawałeczek. Co tam ten? Oh no! Jakiś krabopająk wielki mnie atakuje. Kolejny zakażony palec? Czy rąk? Co to jak to jest? Ale już z sobą walczyłem. Czy mam uciekać, czy są walczyć? Już nie wiem nawet. Dwa dziwne krabo odparzą pająki. No dziwię się, nie wiem co ze sobą zrobić. Leżę na fotelu, wdykałem już sobie podanie. Mówisz podanie o przedłużeniu umowy, nie? Do tego drugiego niesiemy tylko i wyłącznie zaświadczenie, tak? Jest coś, o czym nie wiem. Się nic nie kontaktowałem z grabem. Ten sobie nie skończył, by the way. To wiem, jest to ten, pisałem ci już. Już ci pisałem. Na Discordzie. Nie wiem, czy widziałeś. Ta. A, to dobrze. Whoa! God damn it! Już co jest? Nie rzuciło mi się w oczy. No to. Zdarza się. No i nie wiem co z moim numerem. Niby dzisiaj mi SMS obudził, że numer zaktywowany w pisie. Ale mogę sprawdzić sobie konta tutaj. Nie wiem, a kontaktowałeś się jakoś bardziej szczegółowo z pomocą? Jeśli trzą, czy wiesz? Wiadomo, że oni są jacy są, no ale zawsze można próbować, nie? Jezu, jakie to jest brzydkie. W sensie brzydkie, że takie obrzydliwe. A Gresa sobie jak na PS trójkę wygląda całkiem ładnie. No i Kratos zabił chyba jedną furię. Zabawne. Ale co zabawne? Ten potwór? No i jest troszkę, znaczy może nie zabawny, co absurdalny. Skupiony wyłącznie na swojej misji, Kratos z trudem próbował przypomnieć sobie czasy sprzed zniewolenia, kiedy postanowił złamać przysięgę daną Aresowi, bogu wojny. Ale to łańcuchy wiesz, że może ściągnąć. A nie, nie może ich ściągnąć, przecież Ares go zaznaczył. Masz zmącony umysł. Lecz z sprawnością nikt ci nie dorówna. A kim ty jesteś? Masz do mnie jakąś sprawę? Owszem. Lecz nie wypada. Boko jest z Orange. Nie ma innego wyjścia. Ja jestem z Orange. Nie masz powodów, by mi ufać, Spartiato. Chcę tylko, byś spróbował. Ale to jest pusie. Twoje myśli cię zwodzą, ale ja mogę ci pomóc. A widzisz, to trzeba było przejść do... Myślę, że to należy do ciebie. Deutschland, von, zasięgi. Dzięki tym przedmiotom będziesz mógł zachować spokój, Kratosie. Nie możesz ulegać żadnym złudzeniom. Co to za dziwny typ? Przestały cię męczyć wizje? Widzę tylko ciebie. Nawet mi nie daj żadnych faktur do opłacenia, to chyba już mogę dzwonić z samego. Ja się stykam. Dokąd wiedzie ta droga? Droga do wolności, Kratosie. Wolności? Tak, do wolności. Wolności od furii bezlitośnie prześladujących cię z rozkazu Aresa. A przede wszystkim... wolności od twego poddaństwa srogiemu bogu wojny. Mam złamać przysięgę? Na razie wydaje mi się, że to nie o mój umysł. Powinniśmy się martwić. Nie zdradzaj boga wojny. Staczasz się w otchłań szaleństwa. Czy to życie godne wojownika? Furie są blisko. No ten taki żółto-niebieski coś ma dobry dubbing. Kratos już taki średnio, powiedziałbym. Przyjacielu, prawda czeka na ciebie w Delfach. Nie czuję jakoś tego gniewu. Wyrocznie. Chyba jeśli dubbing, no to chyba tylko angielski. Takiego prawdziwego Kratosa to z angielskiego dubbingu nikt nie nastąpi. Także no zobaczę, jak to będzie wyglądało i do końca tej rozgrywki tutaj. A później najwyżej zmienię na oryginalny angielski dubbing. Co to jest? A, w ten sposób. A słyszałem, że dubbing God of War polski jest dobry. Może nie jest jakiś rewelacyjny, ale... muszę mi coś powiedzieć. Szanuję ten kawałek materiału, co Kratos nosi. Dobrze zrobiony jest. Widzisz? Pamiętajcie, że w God of Warze zawsze eksploracja się opłaca. Jak nie skrzynki z tymi czerwonymi orbami, to właśnie białe skrzynki. Które często mają coś fajnego. Pióro Feniksa, Phoenix Feather i Gorgon Eye. Przekonaliście, oczy Gorgony są dobre. Zwiększą zdrowie. W drugim God of Warze, jak zbierałem to wszystko, to najwięcej miałem piór Feniksa. Miałem tyle many, że ohoho, mogłem czarować, a czarować. Gorzej było ze zdrowiem, gdzie nie skupiałem się w ogóle na oczach. Na oczach Gorgonów. Ło, słoń! Ile ten słoń bije? Ała! Dobra, ale po co się ten pasek, halo, wypełnia w ogóle? No nie, drugi słoń. Give me a break. Jakie to jest fajnie brutalne. Zawsze daje kulę zdrowia. Znaczy zazwyczaj egzekucje dają zdrowia. Z otwartym umysłem. Dzięki za osiągnięcie. Ej, jutro przychodzi PS Plus nowy. To nie jest PS Plusa. Co prawda nie ma tam nic ciekawego, ale fajnie jest wiedzieć. Wokół bucha Jura. Jedny słonik. Więcej smoczych kul. Jest godzina 22, co? Ciekawe, czy obejrzę co dzisiaj z Kory. Muszę w końcu skończyć tą czwarta seria. Czwarty sezon, a jeszcze tego nie skończyłem. Jeszcze z 5 odcinków brakuje. Ale no nic nie poradzę, no, że ten czwarty sezon no jest kiepski. Przynajmniej kiepsko się zapowiada. Po połowie w sumie. Jej. Ten będzie? Myślę, że tak. Więc to może demonku nie będzie długo, ale coś tam spróbuję. Godzinka max. Już godzinka to jest tak maksymalnie max. O, właśnie. Ten nieśmiertelny dźwięk od drugiej championsowej części. Rzekłe? To jest ten sam dźwięk. Dosłownie to jest ten sam dźwięk, co był w dwójce. I chyba w jedynce nawet. Ktoś powiedział Katyń? No, a fajnie tych generałów. Generałów? A w sensie jakich generałów? A, w taki generał, to tak. Byłem tam, to mogę potwierdzić. Tutaj byłem. Nie widzę żadnych sekretów. A widzę sekret. Jaki skrzętny ukryty. Drugie oko Gorgony. Ma sens. Tylko dowód pierwszy. Proszę ja ciebie, Arki, to jest God of War. To jest prequel. To jest prequel do całej serii. To się dzieje przed jedynką jeszcze. Nie wiem w których latach się dzieje. Chains of Olympus i jeszcze jakieś tam inny, ta poboczny spin-off z PSP. Gozo Sparta. Chyba. Nie wiem, w tych latach się kończy, ale no. Tak czy tak, ten God of War Ascension, czy wstąpienie, zgrywa się przed pierwszą częścią jeszcze. Zanim postanowiliśmy wpierdzić Aresowi. Czyli co? Ale co demon? W sensie co? No jajco. Naprawiamy bogów tu nie ma? Nie. W jedynce nawalaliśmy... Tylko na końcu się z Aresem. W dwójce... Znaczy mogę spoilować, znaczy no, pospoiluję troszkę. W dwójce na samym końcu nawaliliśmy się z Zeusem. Co nam się nie udało. No i w trójki jeszcze nie gram, bo trójkę będziemy grać na PS4. Ci, którzy szukają prawy, nie zrobię jakieś bogini 20 minut. Dotknięci żarem. Właśnie Dezen to nie była bogini, to była Furia. A Furie to nie są boginie. Bo są tytan... Znaczy, wiesz co, nie chcę się kłócić, tak, bo wszystko MGR, bo nie jestem pewien, nie jestem też znawcą mitologii greckiej tam, i też rzymskiej. W sumie żadnej nie jestem znawcą mitologii. Ale wydaje mi się, że Furie same w sobie nie są boginiami, tak samo jak te... Jezus, jak się nazywały? Gorgony. O, Gorgony też nie były boginiami na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jestem znawcą, więc nie wiem. No, to ma sens. Zaognił sobie osza. Wow. Ognia słoni swój gniew, bo służ. Wow. Gniewa jest. Co zrobić, żeby twoje osza wiecznie płonęły ogniem? Wsadź je do ognia. Damn it. Skakuj do kociołka. Skakuję do kociołka pana Remixa. A w sumie to by miało sens. Jarek Doom. Ale już takiego Duma teraz zagrał. No, i to źle. Także w pierwszej kolejności będzie trzeba całkowicie... Co to? Całkowicie wymaksować ostrza chaosu. Mało HP. Jak to mało HP? Jak to mało HP? Jest full HP. Nie wprowadzaj w błąd ludzi, demon. Zły człowieku. Wow. Ła, ja cięż. To mnie bije. Tych magów ognia trzeba pomóc. Goddammit, ale to bije. Goddammit. Szukuje się drugiego Demon's Souls? Uff. No lekko nie było, nie ukryłam. Oby tu było jakieś oko Gorgony. Szanuję. Ale mało olbów jest w tych skrzyneczkach. A co to leży? kürzer. Nietoperze, jak ja ich nienawidzę. Największa zajaza. Dwójki. Też brakuje mi tu ręcznych save'ów. Czy wiadomo, że w dwójce to była jeszcze dwójka była jeszcze czasami PS2, czasami memory cardów i takich ręcznych save'ów w większości przypadków, czy... ale no... kurde, no mogli dać dowolne save'y. Rozumiem, że w takim Demon's Souls, no... jeszcze save'y odpadają, no ale... go dołożę. Wow. Dobiota pieca, lecam. Dobra, dobra, za chwilkę uruchomimy ten mechanizm, tylko wezmę sobie ryby czerwone. One zawsze są w cenie. Wygląda jak zbijak. Mówisz? Oho, już wiem. To są te czasowe sekwencje. Tu ich tak się nienawidzi. Po prostu to jest stary, dobry God of War. A to masz, R1. Delfickie mańskie źródło, bla bla bla. Gruz blokuje drzwi. Zniszczenie akweduktu odcięło bezpieczne przejście opory tu. A co to było napisane? No cóż, trzeba było jakąś wodę zabrać. I za to nie poradzę już. Mam nadzieję, że 2008 będzie tym rokiem, których wyjdą dobre. Jest to w 2008 roku wychodziły dobre gry, tylko że ich było mało. Już może nie tyle, co było mało gier w 2017 roku. W 2017 roku było mało gier, ale były w większości dobre. Oczywiście były no takie rozczarowania jak Mass Effect, ale ich było nie wiem, może z 2 w tym roku. W 2018 zapowiada się całkiem dobrze. Metro, God of War nowy. Metro. Nowy beta patch Maxthona przywrócił stary wygląd Maxthona 4. Teraz się przyjrzajcie grę. Jest to odkąd ja zaupdate'owałem sobie system Windowsa 10, choć nie chciałem tego, bo miałem włączone aktualizacje, a jednak zaaktualizowało. Świetnie. Do tego czasu mi Maxthon w ogóle nie działa. Już wam chroma. Ale prawdę mówiąc nie żałuję. Jeśli mam być szczery, nie żałuję, bo całkiem dobrze mi się skorzystam. Tym bardziej, że no, nie zabiera dużo więcej ramu niż Maxthon, który zauważyłem. Głupie psiaki. Głupie nietoperze swojego potoła. W sumie tytuł jest spoilerem, skoro Kratos nie jest jeszcze bogiem wojny. A to akurat jest racja, Demon, to jest akurat racja. Bo o ile okej, da się zrozumieć, że w jedynce God of War tytuł był oczywiście uzasadniony, bo był tam Ares, bóg wojny, z którym się zmierzyliśmy. Dwójka, no to było oczywiście, że my byliśmy już bogiem wojny, w trójka tak samo, ale jak tu w jedynce gdzieś tam tylko w tle się rozgrywał ten Ares, a my daleko byliśmy od boga wojny, to faktycznie spoiler. To się nie odnosi jakoś specjalnie. Ale z drugiej strony... Dlaczego to się nie nazywa na przykład Legend of Kratos Ascension? No. Bogaty, wiesz ogólnie, kto podkłada głos Kratosa w polskiej wersji? Wiesz co, aktor... Nie wiesz co... Wstyd się przyznać... Ale wypadło mi z głowy imię tego aktora. A to był bodajże aktor... Nie, chwila. Nie jestem pewien, ale przypadkiem to nie był Linda? Bogusław Linda? No właśnie. By pasowało. Dokładnie tak. Ha! Jednak! W 2018 to najlepszy rok dekady będzie. Ja liczę na to. Jak na razie, no, jest tylko kilka tytułów, na które czekam w 2017 i jest, tak jak mówiłem, no, God of War i Metro. Pewnie coś tam jeszcze jest, ale nie pamiętam o tym. A tak poza tym, to według Ciebie co może być takiego dobrego w 2017, a w 2018, że czekasz na ten rok? Batalion wychodzi w końcu? Może by wyszło. Że co? Ale ja tak z dupy napisałem endomowe imię. Ale tak. Bo Linda to jest taki polski koks. Więc w sumie Linda pasuje do roli Kratosa, choć no nie ukrywam, że... Nie ukrywam, że... No a jako aktor głosowy tak się... Średnio sprawdza. A! Panie Kratos. Batalion, Driving Project, Incessant, Code of Triarchu, Ion, Devil Quake Champions. Faktycznie, dla Ciebie to jest całkiem dużo tytułów. Ja jako taki gracz bardziej AAA, no to no mówię. Wynż. Kobra królewska. Ona jest niebezpieczna. Ale ciekawe, jak zaczął może się zabrać Trejal. Drugą wojnę raczej nie będą robić Oil. Druga wojna odpada raczej, bo po co ciągnąć się samo cały czas. Pierwsza tak samo. Raczej w kosmos iść nie będą, więc albo przyszłość, którą myślałbym, albo Wietnam. Właśnie chciałbym Wietnam zobaczyć. Kończę dobra gra, tylko fatalny netcode i optymalka. I o dziwo ja mam Quake Champions. Skąd? Nie mam, nie wiem. A nie, z bandla. Z bandla. Ja liczę na współczesność od... No, współczesność byłaby fajna. Współczesność byłaby fajna. To jest fajnie brutalne. To tak jakbyś powiedział, że truskawki ze śmietaną są dobre. BO4. BO4 byłoby spoko. I stricte w Wietnamie. BO3 to już... Bo jakbym patrzeć sci-fi. Mieszanie gatunków w BO2 na dłuższą metę niekoniecznie się sprawdzało. Właśnie było złe. O kurde, jakieś kółko. Spadło mi się. Starza się. Wielkie koło mnie ściga. Może mi się uda, może mi się uda. Fucken, no mózgę. Byłem zbyt wolny. Chyba mnie zmierzył. Ty, jakim cudem byłem teraz tym razem wolniejszy? A wcześniej, gdy byłem wolniejszy, dało mi się więcej zrobić. Jak to działa? Tylko Bóg jeden wie. Boś się styrał. Yay, I did it, guys. Co dostanę? Okrojony! Ofiara została złożona. Więcej zdrówka. Jej. Podpałem bulkarę później. To by miało sens. A co tu jest? Myślałem, że to mogę skoczyć, tam by jednak były kolce. A z kolcami to nie ma żartów. No i można iść dalej. No za kółeczko. Nie potrzeba, tego też mi nie potrzeba. Co to jest? Proca. O, proca jest fajna. Zniszczyli mnie skrzynię. Demy. Ze wszystkich przepowiedni to właśnie ta nadchodzi mnie westna. Pełen obraz koszmarów ze ukryty Altheia. Fajnie nazwałeś obraz, gościu. Zbiornik. Zbiornik. No i znowu muszki. Te muszki są tak irytujące. Taurios, nie Taurios. Nie, to nie są życie, to są jakieś ściany. Mam cię pociągnąć za słupka, czy... Nie. Są wskoczyć, dobra. Mam ujeżdżać tego byka, ała. No hop, no wskaczesz, no. Kolejne oko Gorgony. Noise. Warto się rozglądać. Trzeci poziom... Oszczery Klesa. Ej, nie strzelaj, że z czym, chłopie. Nie rzucaj magii, chłopie. To jest jakiś nienormalny, chłopie, że to robisz. Czyli co, czeka mnie zjazd? Tak? Czy... tak. Nie, znów... sekwencja jest spinaczkowa jak w Uncharted. Nie no, ale praca kamery jest naprawdę dobra. W odpowiednim momentach sprawia odpowiednie wrażenie. Na przykład... nie, w sumie nie ma. Weź lód Poseidona, a odnajdziesz właściwą drogę. Poseidona. Ha! A później go zabiję. Domyślam się, że go zabiję. Będę miał mniejszego bica. Przyjmuję lód Poseidona, który... można jechać pod wodą. No cóż. God damn it. No halo! Mało HP, mało HP, mało HP! O, było blisko. Było bardzo blisko. Drugie oko Gorgony. Ale mana by się przydała. Nie wiem co zrobiłem, ale okej. Na wielkim bolszowym. A. Fajny wąż. Dobra. Sejwik z sejwikiem. Zwisu zwis. Nie, dobra. Kij. Bo na dzisiaj wystarczy. Na dzisiaj naprawdę wystarczy już półtorej godzinki. Od Kratosem się męczymy. Ja się powoli zaczynam męczyć, więc wybacz, Demcia, ale chyba Katrinki nie będzie. Bo pamiętasz, jak było ostatnim razem, kiedy byłem taki przyspany i zmęczony. Powinniśmy co najmniej o 8. Co najmniej i najpóźniej powalczyć z Katrinką koło 8. Także next time. Jest 11, trzeba iść spać. Niektórzy z nas muszą być do szkoły, inni do pracy. Także no. Wiecie, jak wygląda sprawa.